Lepiej sprawdzę, co tam jest. Jakiś duży ptak, chyba orzeł, właśnie się stamtąd poderwał. Może znajdę coś na ząb. Śmierdzi padliną. Zapach śmierci. Jest truchło. To jeleń. Podejdź z tej strony. Widać, gdzie orzeł zaczął się do niego dobierać. W środku aż kipi. Mięso gni, jest cały w kleszczach. Ohyda. Warunki w górach są surowe. Zwierzaki padają i od czasu do czasu można natknąć się na truchło. Oczy jeszcze nie zmętniały, co znaczy, że zwierzę nie leży tu bardzo długo. 3 dni, może więcej. To dla mnie dar niebios. Idę w góry w lekkim ubraniu. Przyda się ciepłe okrycie. Zajmie mi to ze 2 godziny, ale opłaci się. Teraz sprawdzę, czy nie zostało tam trochę dobrego mięsa. Kroimy. Spójrzcie, jakie piękne mięso. Warto sprawdzić nosem. Zapach lekko słodkawy, ale spróbuję wykroić kawałek spod spodu. Spójrzcie na to mięsko. Nie licząc zapachu, jest pierwszorzędnej jakości. Zwińmy to. Fantastyczna zdobycz.